Zrobimy jeszcze jeden filmik, ale tutaj proszę Państwa, mało kto by się spodziewał, że Małopolska dzisiaj będzie prowadziła i to znacznie z drużyną Pomorza. Ja takiego założenia nie brałem pod uwagę. Ewentualnie wyrównany mecz, a tutaj już było 20 punktami, teraz jest 16. 6 minut do końca. Ładny blok Koperskiego. Koperski. Szybki pas, Jakubek. 68-50 dla podopiecznych pana Piecucha, Piotra Piecucha. Zmiana. Albert jest z Wieliczki, jedyny chłopak z Wieliczki z Redisu. Pachołek na linii rzutów wolnych. Pachołek jeszcze tak niedawno miał okazję przebywać w Stanach Zjednoczonych u Marcina Gordata. Został wybrany na Marcin Gordat Camp i sobie do Ameryki leciał. Jeszcze jego mama mi przywiozła koszulkę. Mało kto mi coś da, a jednak. Pozdrawiam mamę. I kolejne punkty, a trenerzy z Lubuskiego zachwyceni dzisiaj grą Chrobota. To co dajemy mu MVP? Meczu. I buty. Bo po każdym meczu daje buty i ten, nie? I magazyn. Co? Zmiany. 20 punktów przewagi na 5 minut i 12 sekund do końca meczu dla Małopolski. Pozdrawiamy trenera Mateusza Bukały. A olimpiada młodzieży nie jest obowiązkowo kręcenie piłki z meczu na potrzeby PZ Sport. Na
22 punkty przewagi, 4 minuty do końca. Ja kończę ten filmik, bo tu już raczej się chyba nic nie wydarzy, a jak coś będzie, to na pewno z ostatniej minuty jeszcze nakręcę, jeżeli będzie tu trener, pan Łukasz Jakubczak, kiwa głową, że nie. Ale przecież w koszykówce wszystko możliwe.